Siemano, siemano, witam widzowie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj muszę przesłuchać w końcu Paliona, bo przesłuchałem wszystkich w poprzednim odcinku, tylko nie przesłuchałem go. Z tym, że wiecie, on sam przyszedł i powiedział mi o tym, że okradli jego sklep i tak dalej, więc co to jest za skrzynka? Kolejna skrzynka przed moim domem. Szczypsa sprawa trochę skomplikowana, Hermione zaprosił mnie do siebie i dziś się tam wybieram. Jakby nie wróciła w przeciągu 3 dni, to weź mnie znajdź. Dzięki, Milki. Dobra. Dobra, no to te też nam się przyda, ale to na razie dorzę sobie do Ender Chesta, to się zajmę potem. A w tym momencie muszę pójść do Paliona. On dał mi informację o tym, że okradli Palion Style'a. Poza tym on sam nie sabotowałby Palionowa, więc nie niszczyłby budynków i nie okradałby tutaj wszystkich, bo to w końcu jego wioska, więc mało prawdopodobne jest, że to właśnie on by to chciał zrobić. Więc szczerze, no wezmę go na to przesłuchanie, ale wątpię w... O, tutaj prawda, ktoś krąży, ja przejdę tu bokiem. Szczerze, bardzo wątpię w to, że oni mogliby... znaczy, że on mógłby cokolwiek... Powiedziałem, oni mogliby, bo zobaczyłem je tego i bzyka. Ale wątpię, żeby Palion mógłby tutaj sabotować Palionowo i robić nam, że tak powiem, na coś. Dobra, o, jest u siebie na chacie, dobra, wchodzę, normalnie drzwi otwarte. Halo, halo. Cztery toast. Dzień dobry, jak ci się żyje? On się sprowadza w moje progi. Muszę, ja nie szeryfie, jestem detektywem, to jest różnica. Detektyw. Tak, mam lupę. Słuchaj, bo przychodzę tu, bo ja bym chciał cię zabrać na taką pewną rozmowę, wiesz, no bo jakby przesłuchałem wszystkie osoby z Palionowa poza tobą jeszcze, bym ciebie przesłuchał, byś mi powiedział, co wiesz, nie, i by było git, i może bym znalazł te, co jakieś fajne, że tak powiem, newsy, dobra? Dechę. Wdechę, to chodź, leć za mną, tutaj jak ci się żyje z takim otwartym? Nie, nie, no muszę tutaj od Palionki ten domek na nowo zbudować. No, 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 dobrze, ten miodny raj w końcu upadł. Za dużo tu jest żółty rzeczy już. Tak, chodź, leć za mną, tutaj musimy polecieć do tego laboratorium na górze. Wszystkich pytałem, jak im się to podoba, powiedz, jak ci się podoba to laboratorium? To jest bomba, ja to już widziałem, nie? Tak? No, nie będę miał naturalnej reakcji, ale to jest serio piękne. Czekaj, gdzie ty poleciałeś? Aha, dobra, tu jesteś, dobra, wskakuj tu, siądź sobie tam, tutaj na tym siedzeniu. I słuchaj, ja tutaj biorę sobie twoje akta, których jeszcze... Co? No tu mam miejsce do przesłuchiwania, co? Jakie nieba. Ale fajne, co? Fajnie to wygląda, fajne, patrz tutaj, fajne, patrz, no. Mogę ci szybko pokazać, co... Ojej, tu ktoś ukradł kocioł. To jest ogromne. Ej, dobra, tu ktoś coś już robił, stary. Dobra, co? Nie wiem, no bo patrz, w skrzynce są rzeczy. Ile rzeczy ci zostało z tego? No to tak, z tego budowania, no muszę to wszystko jeszcze sprzątnąć. Dobra, słuchaj, przejdźmy do tego, co jest najważniejsze dzisiaj. Słuchaj, ja zadawałem różne pytania różnym osobom. I przede wszystkim pierwsze, co muszę zapytać, to da. Jak się nazywasz, wiadomo, Palion. Wiek 21, to akurat wiem. Dobra, i teraz tak, pierwsze pytanie mam do ciebie. Takie szybko, 22 lata w tym roku? No, też mnie to przeraża, stary. Tak, tak. Wow. Stary, to ja 5 lat temu, jak myślałem o osobach w wieku 22 lat, to już myślałem, że sobie nogą w grobie, nie? Ja mam 22 lata teraz. Serio? To jest niesamowite. Dobra, powiedz mi, co wiesz na temat, prawda, kradzieży? Czy widziałeś kogoś, kto by się podejrzanie kręcił wokół targu twojego z Palion Style'a, czy obok sklepu budowlanego Milki, bo właśnie te trzy rzeczy zostały okradzione tak swoją drogą, bo się nie mówiłem, że poza tym, że twój sklep został okradziony, to się okazało, że mój targ i sklep budowlany też. Możesz odpowiadać teraz. Steve. Steve. A czemu? Steve jest podejrzany tak po prostu z bomby? Steve? Steve. A co, ty jesteś tego taki pewien? Steve, no. Steve? No dobra, dobra, dobra. Steve okradł... okradł... Palion Style'a, dobra. Dobra, kolejne pytanie może do ciebie zadam. A czy wiesz może, kto niszczy budynki na Palionowie? Steve! Aha, okej, okej. Okradł Palion Style i rozwala budynki na Palionowie. Czy ty masz jakieś, prawda, dowody na to? Steve. Dobrze, dziękuję. nie ma. Nie no, słuchaj, masz jakieś dowody na to, czy nie? W sensie nie wiem, czy jest jakby dowód, dowodem jest nagranie na moim kanale po prostu. Ale to nagryłeś go? No tak, on w nocy zachowuje się dziwnie, wychodzi z łóżka, lunatykuje. Czekaj. Ma oczy jak Herobrine i zaczyna wszystko niszczyć. Dobra, i... słuchaj, muszę ci coś pokazać w takim razie, chodź. Tutaj są wszystkie akta wszystkich osób z Palionowa. Ja tutaj to prawda włożę może... dobra, niech będzie to w tej samej skrzynce, tu masz tutaj, w tym, nie? Są na samej górze akta każdej osoby po kolei i tam jest rozpisane, co kto, że tak powiem, robił. I teraz tak, ja wezmę akta Milki, bo z tego co pamiętam, ona napisała, właśnie dała, zdradziła mi, że Steve wychodzi nocą ze szpitala. Czyli on się jej wykradał przez te ostatnie 5 dni właśnie teraz, jak o co pytałem, więc by się wszystko łączyło z tym, że Steve faktycznie mógłby coś robić tutaj złego. A to też można bardzo dużo ludzi. Można, no.
Może sobie czytać teraz. A jak to zdjąć? No, take book. Ale... Amazing. No, amazing. Słuchaj, ale wiesz, co jeszcze jest najlepsze? Że bardzo dużo ludzi typowało o te wszystkie podejrzenia, że bzyku. No dobra, no znasz, kurde, Palionowicza, nie? Ale stary, przekonali mnie. Nie no, ja wiem, że to nie bzyku, ale też jestem za bzyku. A okej, dobra, czyli krótko mówiąc, możemy go tak profilaktycznie za kraty wsadzić, tak? Żeby nie, po prostu no serio, to Steve, nie było wątpliwości. Na 100%, ja widziałem po prostu już, co on robił i... Mhm. Tak, czyli Steve, czyli można spokojnie wykluczyć... W nocy się wszystko dzieje. Czyli można spokojnie wykluczyć, prawda, bzyka, no dobra. Czyli tak. W takim razie mamy potwierdzenie, że Steve, czyli teraz muszę się przyjrzeć jemu właśnie i jakby, nie wiem, może go pośledzić, może coś się dowiem w tym no, zobacz, stary, jak on się zachowuje w nocy, przede wszystkim to zobaczysz. Nie? Dobra, czyli teraz sobie mógłbym nawet spojrzeć, bo jest noc. Dobra, słuchaj, to ja ci nie zabieram czasu. Ja w takim razie się rozejrzę jeszcze na Palionowie po tych wszystkich miejscach. No i zobaczę, czy może coś mi się rzuci w oczy i tak dalej. Jakby co, tutaj są akta. No jak co, to sobie możesz sam je przejrzeć, jak będziesz chciał, nie? Dobrze. No, dobra, no to w sumie tyle, no dzięki. To co? No. Pręży się! Pręż się. Dobrze, widzowie, musimy się zająć teraz, no, dalszym śledztwem tak naprawdę. Dobra, widzowie, wiecie co? Skończyłem gadać z Palionem, lecimy pośledzić może Steve'a, jak go gdzieś tu spotkam może, czy coś takiego. Zobaczymy, co on w tym momencie robi. Palion mi powiedział, że on jest podejrzany i że nawet jest pewien tego, że Steve jest za tymi wszystkimi, prawda, za te wszystkie rzeczy odpowiedzialny. Mocno ciekawy, że tak powiem, mocno ciekawa rzecz, więc sobie to sprawdźmy. Tu ktoś użył... tego. O, jest Steve. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj gdzieś tam pójdę sobie, że tak powiem, tu się schowam. Jest Steve, dobra, gdzieś tam sobie latał, więc szybko zobaczmy, co on tam, kurczę, robi. Rozwalę to łóżko, mi tutaj przeszkadza. Dobra, jest Steve na budynku bzyka, dobra. Coś tam kombinuje, nie... Ej, włamuje się od dachu się włamuje, ej, co on robi? Ej, dobra, to jest podejrzane, co tu się dzieje, ale... Wszedł do środka, dobra, czekajcie, idę tam. Właśnie miałem iść do niego, więc i tak zobaczymy, co on kombinuje. Ja sobie tu się schowam, siądę sobie tak, żeby mnie nie zobaczył. Co on tam robi? Zszedł na dół do niego. Widzicie? Do środka. To w ogóle nie ma szyb. Co się stało z tymi szybami? Ej, mocno dziwne. Dobra, czekajcie, zobaczmy, gdzie on pójdzie w tym momencie. Wychodzi na dół. Dobra, zejdźmy sobie tutaj gdzieś. O, prawie mnie zobaczył, bo może nie zwrócił uwagi na to, może na mnie. Jagan, co ty tu robisz? Co? Idź tam, Jaganie. On do psa mówi, dobra, myślałem, że do mnie mówi. Jo, już się wystraszyłem, że on do mnie mówi. On to psa z nim rozmawia, dobra. Czyli jakby nie zauważył mnie chyba, albo może chciał odciągnąć moją uwagę od tego, co on tutaj robił, że nagle z psem jakimś gada. Ej, dobra, to jest mocno dziwne. To jest Gałgan? Jest Gałgan hał, dobra. Dobra, ej, poszedł do Dave'a do domu. Ej, o co chodzi? Dlaczego on teraz jakby włamuje się do Dave'a? Ej, to jest mocno podejrzane, bo on najpierw tu, potem tam, różne dziwne akcje robi, ej, to jest dziwne. Dobra, nie wiem totalnie, ej, jest tam na piętrze u Dave'a, ale co on tam, kurde, kombinuje, to szczerze nie mam pojęcia. Czekajcie, ja bym tutaj jakoś się tam, że tak powiem, zakradł. Może, ja muszę, jakby udało mi się wyjść na tutaj, o, tu się mi uda, patrzcie. A nie, on zszedł już na dół. A ja właśnie tu przyszedłem na górę. Dobra, ale zobaczymy, czekajcie, on całkiem tam na dół zszedł. Ej, on się normalnie włamuje na chatę do kogoś, to jest nienormalne, tak... Oła! Tak nie powinno być. Dobra, wyjdzie tu. Kto tu jest? O, kto tu był, Malor? Żyłaś, Dave. Dobra, usłyszał kogoś. Żyłaś, ty mnie podglądasz tu. Słyszał kogoś, dobra. Dobra, wyszedł z przodu, jest git, widzowie, jest git, jesteśmy bezpieczni. Nie zauważył mnie, więc możemy być spokojni. Teraz najważniejsze... Znowu sobie spadłem, dobra, zobaczmy, gdzie on teraz pójdzie. Idzie sobie tam, dobra, pójdźmy za nim, znowu leci gdzieś do centrum. Ej, to jest mocno podejrzane, co on tak dziwnie się kręci po tym Palionowie, w sensie jakby wiecie, teoretycznie no każdy ma prawo sobie chodzić gdzie chce, nie? No ale wchodzi do domu, był u bzyka, był u Dave'a, tak jakby coś kombinował, jakby coś robił. Dziwne, że robi to w ciągu dnia. O, patrzcie, prawie bym mnie zauważył. Dobra, i teraz patrzcie, wszedł do Paliona. Ej, to jest mocno podejrzane, co on kombinuje. Zajrzał do skrzynki, zabrał jakąś potkę. Okej. Zabrał płotkę, no dobra, wyszedł na piętro. Coś tam znowu kombinuje, ej dobra, to mi się nie podoba, totalnie, nie? Nie wiem totalnie, co on tam kombinuje. O, wychodzi, dobra. Żeby mnie nie zobaczył. Dobra, schowanie, jesteśmy, nie zauważył mnie, dobra, poszedł gdzieś w stronę swojego domu. Ej, poleciał gdzieś? Czekajcie, nie wiem, poleciał. Ktoś tu do mnie puka w drzwi, nie wiem, o co chodzi. Dobra, poleciał do siebie na chatę już, tam widzę go.
Poleciał, wrócił do domu. Dobra, wiecie co? To jest mocno podejrzane, co on tutaj kombinuje. Jakby ja się muszę mu przyjrzeć jeszcze następnego dnia. Może ja go pod jakiś wykrywacz kłamstw wezmę. Zobaczę, dlaczego on... Popytam się go, dlaczego, jakby co on robi tutaj w ogóle na Palionowej. I jakieś pytania mu zadam, to co mi w sumie wszyscy zdradzali tam na tych przesłuchaniach. I zobaczymy, do czego nas to doprowadzi, szczerze. Ej, mocno podejrzane, co on kombinuje. To jest naprawdę dziwne.